It's a crater that once held a lake. There are a lot of craters on the surface of Mars that could have once hosted ancient lakes, but not every crater that we think had a lake actually preserves evidence that that lake was there. It had an inflow channel and it had an outflow channel. That means it was filled. The crater was filled with water. In Jezero, we have probably one of the most beautifully preserved delta deposits on Mars in that crater. This is a wonderful place to live for microorganisms, and it is also a wonderful place for those microorganisms to be preserved so that we can find them now so many billions of years later. There is no other place on Mars that has the unique combination of a lake setting, a beautifully preserved delta, and the diverse mineralogy that we have in Jezero Crater. So it's truly a special landing site. The major goal of the Perseverance mission is to investigate astrobiology on Mars, and in particular, to address the question of whether life ever existed on Mars. The Perseverance rover starts with design that's very similar to Curiosity. We've added to it a whole new set of science instruments. And these science instruments were purposefully selected to help us in the search for biosignatures. We're going to be taking microphones with us. For the first time, we're going to have that human sense on another planet. Perseverance carries with her a grand experiment in spacefaring technology. That human sense, a helicopter, the name of which is now Perseverance. Carries with her one of the major upgrades that Perseverance has from Curiosity is that it's able to self-drive for a distance of up to 200 meters. One of the major upgrades as the rover is driving, it's literally building the mass of the road it's driving on distance of Mars. Scientists for years have told us that to really unlock the secrets of Mars, we have to bring samples from Mars. So what Mars 2020 is going to do is to drill samples, put them in small tubes. We're going to seal it in its own individual tube. We set them on the surface to provide a target for the second two missions. Small tube, which hopefully we'll get to seal it in its own several years, could potentially get samples back to Earth by 2030. Perseverance is a very, very profound first step in both our understanding of our place in the universe and a stepping stone towards human exploration. We're watching live Mars landing commentary, and Perseverance is about to reach another important milestone. Swati, can you tell us what is happening? Turning off the transmitter is like taking your hands off of the wheel. At this point forward, Perseverance must move on her own up the transmitter and to the function of over 500,000 miles of curve. As the countdown to missions continues, Perseverance will be busy launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And now the PU has gone to close loop control. Już jest.
chyba wszystko gra. Moi drodzy, no nie spodziewałem się, że będę musiał rozpocząć tę transmisję od przeprosin, ale tak naprawdę totalnie nie mam pojęcia, co się stało. Wszystko gra. Moi drodzy, no jakiegoś psikusa mi zrobił. To jest ten program, który służy do tego, abym rozdzielał transmisję na Facebooka i na YouTube. Nie wiem, dlaczego odpalił od nas, kiedy zupełnie nie mi zrobił. Teraz jest tak, że do tego, abym się przeniósł tam tej transmisji na YouTube. Ja już widzę, że bardzo dużo osób się pojawiło. Na szczęście będziemy, mam nadzieję, wszyscy w komplecie. Ja już wierzę, że bardzo dużo osób się pojawiło. Na szczęście będziemy, mam nadzieję, wszyscy w komplecie. Przepraszam. I kolejne przeprosiny, ale dobra, jedziemy. Wszystko już powinno być dobrze. No widzicie, nie słychać dobrze, okej. Widzicie, no same problemy techniczne na samym początku. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze. Chciałbym, żebyście mi dali znać, czy wszystko gra, jest okej, już spokój. Dobra, no sorry, niestety problemy techniczne zdarzają się co jakiś czas, zwłaszcza jeśli no już zaczęło się nie najlepiej. Tak jak Zbigniew napisał, to tylko technika, już jest okej, w porządku, bardzo dobrze was słychać i dzięki. Mam nadzieję, że problemy dzisiaj będą tylko tu, że łazik Perseverance, który tutaj jak widzicie na tej załączonej animacji w tej chwili, jest już wewnątrz orbity Deimosa, czyli on powolutku zbliża się do Marsa. Dzisiaj wyląduje około godziny 21:55, dostaniemy tę informację. Naukowcy oczekują, że o tej godzinie dostaniemy tą informację. Tam mogą być delikatne odchylenia od tego. Natomiast lądowanie ma nastąpić 11 minut wcześniej, tak powiedzmy to w rzeczywistości, w cudzysłowie. Będzie około 21:44, po prostu odległość między Ziemią a Marsem jest w tej chwili taka, jest to około 200 milionów kilometrów. No i odległość między Ziemią a Marsem jest taka, że czas, jaki sygnał potrzebuje na przebycie tego dystansu, no wynosi w tej chwili około 11 minut i 22 sekund. Teraz chciałbym tutaj zobaczyć, kto w ogóle z nami jest. Moi drodzy, już 756 osób, super, to jest dobry wynik, zwłaszcza, że na tamtej transmisji czekało więcej osób na rozpoczęcie. No przykro mi, że tak to się rozpoczęło, ale mam nadzieję, że już jest wszystko dobrze. Widzę, że Michał Ostrowski pyta, czy mam herbatę. Tak, yerba jest dzisiaj ze mną. To jest pierwsze matero, natomiast dziś wyjątkowo mam drugie ze sobą, bo ten live może troszkę potrwać. Jeśli wyczerpę pierwsze zalanie, no to wtedy sobie rozpocznę drugie. Już w porządku jest. A dobrze, jeszcze piszecie. Norwegia się kłania. Pozdrawiam, Marcin. Witam cię serdecznie. Dobrze, moi drodzy, klikajcie łapki w górę, bo pod tamtym live'em było więcej niż teraz, kiedy się rozpoczął. Dajcie znać, bo klikając łapkę w górę dajecie znać algorytmowi, że coś się tutaj fajnego dzieje. Zresztą dużo ludzi teraz szuka transmisji, a jest mnóstwo, jest prawdziwy wysyp transmisji, nawet polskich jest dość dużo, więc bardzo, bardzo się cieszę, że to właśnie na tę transmisję chcieliście wpaść. Moi drodzy, stream NASA trwa już od godziny 20:15, teraz jest 20:32 dokładnie. W tej chwili, z tego co widzę, to mamy tam jakieś wywiady, przygotowania, chociaż jest już transmisja z kontroli lotów. Obok siebie mam drugi laptop, na którym oglądam i podsłuchuję tylko to, co dzieje się na transmisji NASA. Będziemy tu oczywiście zaglądać, zwłaszcza wtedy, kiedy będziemy czekać na informacje, co dzieje się z łazikiem Perseverance, jak przebiega to lądowanie, które będzie w zasadzie walką o przetrwanie. To pewnie wiecie, pewnie widzieliście te animacje, zresztą zaraz sobie wszystko pokażemy, zaraz sobie o wszystkim opowiemy. I teraz prawdziwa transmisja jest tylko jedna. Dzięki, Zbigniew. Moi drodzy, na tej transmisji nie jestem sam. To znaczy na backstage'u mam również wsparcie merytoryczne w czasie rzeczywistym, że tak powiem. Martyna, pozdrawiam cię serdecznie, i Kasia. To są patronki kanału Astrolife, które zdecydowały się pomóc w przeprowadzeniu tej transmisji, a polega ich pomoc na tym, że kiedy ja będę rozmawiał z wami i czasami nie będę mógł śledzić tego, co dzieje się na transmisji NASA, jeśli pojawiłyby się jakieś nagle zwroty akcji, czy bardzo ważne informacje, które trzeba byłoby wam przekazać, no to
tam Martyna i Kasia będą czuwały nad tym, aby mnie poinformować, gdybym się rozkojarzył, mówił o czymś zupełnie innym. O, właśnie Martyna was też pozdrawia, zróbcie hałas w postaci łapek w górę również dla Martyny. Zresztą Martynę możecie kojarzyć ze wspaniałych wpisów astronautycznych, jakie dodaje na naszej grupie Astrowiedza. Astro PTB, czy wybieram się na Astro zlot 6-9 maja w Bukowców z Astropolis? Jeszcze nic nie słyszałem o tym zlocie. Napisz mi na moim fanpage'u wiadomość odnośnie tego zlotu. Chętnie dowiem się. Bo może w Bukowcu? To chyba jest niedaleko. A PTB, rozumiem, jeśli to Piotrków Trybunalski, to też jesteś z okolic. Jest Piotr, pozdrawiamy Martynę. O, właśnie, o to chodzi. Moi drodzy, dajcie znać, kto z was w ogóle by oglądać dzisiejszą transmisję musiał wziąć urlop, bo ja na przykład powinienem być teraz w pracy, ale specjalnie na tę transmisję jednak wolałem być tutaj z wami. Na szczęście nie powtórzyła się sytuacja z poprzedniego startu. O, teraz tutaj widzicie na transmisji NASA mamy pokazywany lądowanie, jak będzie przebiegało. My sobie zaraz to wszystko i tak omówimy na animacji, którą przygotowałem dla was. Chociaż tutaj też bardzo ładnie to wygląda, oni doskonale wiedzą też, co robią. Ale moi drodzy, wyciszymy sobie to na chwilkę. Za chwilkę powolutku sobie o wszystkim będziemy rozmawiać. O, proszę, Kobica jeden napisał, że jest tylko tu dla Martyny. Informacje z łazika są przesyłane za pomocą fotonów, dokładnie, ale fal radiowych. Mateusz Górski pyta, kiedy jakiś live obserwacyjny w przyszłym tygodniu ma być pogoda ładna. Moi drodzy, tak, sprawdzałem prognozy. Po pierwsze, będą live'y dla patronów. Pierwszy będzie zrobiony live tylko dla patronów z obserwacji Księżyca. Tam chcę zrobić malutkie Q&A z patronami, o kilku rzeczach poinformować. Patroni zresztą wiedzą, o co chodzi, ale poinformuję również o szczegółach dokładniej. Mówiąc, i także pierwszy live w niedzielę lub poniedziałek, także jeśli są tutaj już patroni, no to bądźcie przygotowani, niedziela bądź poniedziałek, i jeszcze dokładnie powiem, kiedy ten live się odbędzie. Teraz tak, dajcie znać, czy w ogóle chcecie, aby troszkę w tle ta transmisja działała, żeby coś się, żeby można było jej słuchać, czy jednak wolicie, aby pozostała niema przez chwilę. Na razie mamy jakieś rozmowy o... były rozmowy o lądowaniu. Dobrze, moi drodzy, najpierw może przyjrzyjmy się temu miejscu, w którym wylądować ma łazik Perseverance. Perseverance, dokładnie tak się powinno to wymawiać. A jeszcze chciałbym... Bez głosu w tle, nie ma, nie wiem, o co chodzi. Tak, chcemy, aha, czyli tak generalnie wolicie... Wolicie, z tego co widzę, na razie mnie. No oczywiście, jeśli będziemy już na tym etapie misji, w którym rozpocznie się to 7 minut terroru, o którym za chwilkę też sobie opowiemy, no to właśnie, tak jak napisał Przemek, póki nic się nie dzieje, no to niech leci bez głosu. Tak spokojnie, ja tutaj czuwam nad transmisją, widzę ją dokładnie i słyszę tutaj obok mnie. No i też są dziewczyny, o których wspominałem, więc wszystko będzie dobrze, na pewno niczego nie przegapimy. Moi drodzy, zaczęło się od animacji w NASA Eyes on the Solar System. To jest aplikacja, która pokazuje w czasie rzeczywistym, co właśnie dzieje się w okolicy Marsa. Dokładnie te sondy, które tutaj widzicie, wszystkie działające, znajdują się na tych pozycjach, na których właśnie są tutaj pokazane. To jest bardzo fajna aplikacja, a gorąco ją polecam. No i widzicie, że Mars 2020, zobaczcie, że na początku transmisji był niemal stykał się z orbitą Deimosa, natomiast tutaj widać, że już znajduje się w połowie drogi pomiędzy orbitą Phobosa i Deimosa. No i do Marsa bardzo szybko zmierza. Na pewno do tych animacji sobie wrócimy. Zresztą też kilka rzeczy będzie warto pokazać w tym programie. O, widzę, że Kasia Majnik Universe jest już z nami. Delikatnie muzykę ciszej. Okej, jasne, być może jest za głośno. Faktycznie. Moi drodzy, bo tak, troszkę problemów technicznych. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i nie wiem, czy zauważyliście, ale ci, co śledzą kanał, doskonale wiedzą, że jest to pierwszy live
astronautyczny. No dobra, były live ze Starshipa, ale no umówmy się szczerze, to nie były takie ważne wydarzenia. Tam jakiś silos rozbijający się o Ziemię nie jest tak istotny jak przełomowa misja na Marsa. Dlaczego przełomowa? A właśnie dlatego, że łazik Perseverance jest w tej chwili najbardziej zaawansowanym technologicznie pojazdem, jaki kiedykolwiek został wysłany w kierunku czerwonej planety. Do tego jest najcięższy i będzie lądował w najtrudniejszym miejscu. Kilka słów o miejscu, w jakim będzie lądował łazik Perseverance. Moi drodzy, to krater Jezero. To jest trójwymiarowa animacja Marsa. Doskonale znane struktury dla miłośników obserwacji astronomicznych. Możecie zauważyć Syrtis Major Planum, to ten ciemniejszy region widoczny na środku. On również bardzo dobrze prezentuje się w teleskopach, a ten nieco jaśniejszy to region Hellas. A tu macie podpisane Syrtis Major Planum i Insidis Basin. I to właśnie na ich granicy znajduje się krater Jezero, który będzie celem misji Perseverance. Tutaj mamy zdjęcie regionu Syrtis Major, wulkanicznego regionu. My sobie zaraz powiększymy, bo właśnie tu na tym zdjęciu znajduje się krater Jezero. Dokładnie to jest ten, który widzicie właśnie w środku teraz. I jeszcze sobie go powiększymy o zdjęcie z orbitera Mars Express z Europejskiej Agencji Kosmicznej. I zobaczcie, czym charakteryzuje się ten krater. Jedną z najważniejszych rzeczy, która przede wszystkim skusiła naukowców, by wysłać tutaj łazik, jest ta delta, przepięknie zachowana delta. To przypomina, moi drodzy, taką deltę, jaką zostawiają rzeki. Nagromadzone osady mogą w nich znajdować się jakieś ślady, jakieś biosygnatury prehistorycznego życia na Marsie, bo Mars dziś jest planetą chłodną, pustynną, ale niewykluczona, a nawet wiele wskazuje na to, że kiedyś był planetą przypominającą naszą Ziemię. Na pewnym etapie Mars i Ziemia być może wyglądały właśnie tak samo, jest mnóstwo przesłanek ku temu i trzeba to w końcu sprawdzić, bo co ciekawe, krater Jezero jest pod lupą astronomów i naukowców już od bardzo dawna i nawet brano go pod uwagę w przypadku misji Curiosity. Niestety, jak widzicie nawet na tej fotografii, nie jest to dość równy i bezpieczny teren i nie dysponowaliśmy do tej pory taką techniką, która mogłaby lądowanie w takim miejscu uczynić bezpiecznym. Na szczęście dziś łazik Perseverance posiada dwa nowe systemy, których nie posiadał łazik Curiosity. Te systemy będą działały podczas lądowania, które doskonale pomogą mu wybrać samodzielnie miejsce lądowania, bo o tym już wspominałem, ale przypomnę, że łazik Perseverance no nie ma najmniejszej możliwości, aby kontaktował się z Ziemią w czasie rzeczywistym. Ta odległość wynosząca 11 minut świetlnych i 22 sekundy, no to jest bardzo duże opóźnienie. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, gracie na konsoli i samochody i skręcacie z opóźnieniem 3-4 sekund, już się nie da grać, a teraz wyobraźcie sobie, że to opóźnienie wynosi 11 minut i 22 sekundy. Zresztą jeszcze bardziej kłopotliwe byłoby to, kiedy by trzeba było wysłać wiadomość i czekać na to, by sprawdzić, czy ona dotarła. Więc tutaj czas zdecydowanie się wydłuża i nie ma absolutnie najmniejszej możliwości, aby takim łazikiem, aby procesem lądowania i w jakikolwiek sposób sterować z Ziemi. Ale o tym jeszcze opowiem. Tu macie doskonale widoczny animację trójwymiarową ukazującą przelot nad kraterem Jezero oraz w tej elipsie właśnie ma wylądować łazik i tam będzie prowadził swoje obserwacje i swoje badania. No, o łaziku też sobie troszkę opowiemy. O której godzinie ląduje? Aha, widzę, że tutaj niektórzy zadają pytania, a niektórzy już odpowiadają. Dobrze, a krater Jezero jest nieco na północ, 18 stopni od równika marsjańskiego, no i średnica 47,5 km, choć podaje się różną. No i właśnie jeśli chodzi o tą, podaje się różną, na stronach NASA widziałem 49 km, gdzieś też 45. Słuchajcie, a dlaczego krater Jezero, jak wspominałem, pięknie zachowana delta rzeczna i to jest oczywiście wizualizacja, to nie jest zdjęcie. Ona pokazuje, jak kiedyś mógł wyglądać krater Jezero. Tutaj od strony Syrtis Major Planu wpływała rzeka, pozostawiła te osady, w których dziś łazik Perseverance
będzie poszukiwał biosygnatur śladów prehistorycznego życia, takich jak być może stromatolity, jakieś skamieniałe kolonie bakterii. O tym się dopiero dowiemy. Ta delta znajduje się w tym miejscu, natomiast tutaj był odpływ w kierunku Insidious Basin. Ten woda z tego jeziora odpływała. Także jak widzicie, jest to wspaniałe miejsce. No i w końcu doczekaliśmy się, aby właśnie w takim miejscu, gdzie te prawdopodobieństwo odnalezienia śladów prehistorycznego życia jest no, największe spośród wszystkich miejsc, jakie do tej pory były wybierane spośród misji marsjańskich. Łazik Perseverance będzie piątym łazikiem, który pojawi się na Marsie, a tutaj mamy jeszcze dokładne wskazanie tej delty rzecznej, no i wizualizację, jak wygląda ten krater, jak mógł wyglądać kiedyś. No a tutaj już osamotniony nasz Percy, bo tak w skrócie się już o nim mówi, osamotniony w dnie krateru Jezero. Zobaczmy, co dzieje się na naszej transmisji. Na razie mamy wywiady. Z inżynierami, którzy pracowali przy misji Perseverance i przy instrumentach, które łazik zabrał ze sobą na Marsa. Mamy godzinę 20:44. Moi drodzy, dokładnie za godzinę będzie lądował Percy na Marsie, ale my się dowiemy o tym 11 minut później. Prawdopodobnie tak. Trzeba brać pod uwagę też pewne opóźnienia, gęstość marsjańskiej atmosfery w danym miejscu, w którym łazik będzie wchodził jeszcze w kapsulę, w marsjańską atmosferę, może sprawić, że będą jakieś drobne opóźnienia, manewry będą następowały w różnym czasie niż się tego spodziewamy, w innym czasie niż się tego spodziewamy. Najważniejsze, aby w momencie lądowania prędkość łazika wynosiła 0 km na godzinę. Jak się steruje takim łazikiem, skoro opóźnienia w komunikacji Ziemia-Mars są kilkuminutowe? No steruje się właśnie tak, że najpierw obserwuje się kamerami miejsce, w które chce się łazika przesunąć, następnie się go przesuwa i obserwuje stopniowo dalej. Taki łazik nie porusza się zbyt szybko. Perseverance będzie poruszał się z prędkością 4 cm na sekundę. Także nie jest to zawrotna prędkość, więc powolutku będzie przemieszczał się i wykonywał swoje eksperymenty. Teraz patrzę, co tu jeszcze piszecie. O, patrzcie, mamy komentarz oczywiście, że ktoś tu, nie wiem, próbuje może zdobyć popularność, że oczywiście to wszystko kłamstwo, że Ziemia jest płaska, ci z NASA są oszustami. Moi drodzy, patrząc na to wszystko, jakie to jest przedsięwzięcie, dużo materiałów w ogóle przeglądałem, filmów. Jak to w ogóle możliwe, aby coś takiego było robione tylko po to, aby oszukać ludzi? Tak niesamowicie ogromne przedsięwzięcie. Tyle materiałów, tyle szkiców, tyle schematów, rysunków, instrumentów. Taki ogrom ludzkiej pracy, a to wszystko po to, aby oszukać ludzi, jakoś to już się w ogóle nie klei. Zresztą tutaj oczywiście NASA to oszustwo, ale pamiętaj, że nie ty wojujesz z NASA, ale NASA rywalizuje na przykład z Roskosmos, z Japonią w kontekście na przykład Księżyca w ostatnim czasie, ale jeśli chodzi o Marsa, to właśnie w ostatnim czasie dotarły sondy Hope z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chińczycy także dotarli z sondą Tianwen One, więc też opuszczą swój łazik jakoś w maju i myślę, że prędzej oni staraliby się udowodnić, że NASA nie wykonuje swoich operacji, tylko nagrywają coś w studio, gdzie oni swoim wysiłkiem docierają faktycznie do tej planety. No jednak nic takiego się nie dzieje. Wszyscy z pokorą patrzą i przyjmują sukcesy amerykańskiej agencji kosmicznej. No, nie zwracajmy właśnie na to uwagi, tak jak tutaj ktoś napisał, Lal81, pozdrawiam cię. To jest normalne, że NASA akurat w tej chwili dysponuje najlepszą technologią ku temu. A propos tych misji właśnie, które w ostatnim czasie dotarły do
Marsa, no to raczej są to takie misje demonstracyjne. Oczywiście też dostarczą pewnych danych naukowych, aczkolwiek jeśli chodzi o misję Hope, no to bardziej Zjednoczone Emiraty Arabskie chciały po prostu zademonstrować, że posiadają już odpowiednią technikę, no są odpowiednio rozwinięci technicznie, aby móc taką misję do Marsa wysłać. Zresztą nadesłano już pierwsze zdjęcia. Misja Hope to jest właśnie Mars sfotografowany z tego orbitera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tutaj była odległość 24 tysięcy kilometrów. W ogóle orbita tego orbitera będzie dość szeroka. On będzie poruszał się daleko od Marsa. W perycentrum 22 tysiące, a nawet do 47 ma oddalać się w apocentrum, bo jego zadaniem będzie głównie badanie atmosfery. Natomiast Chińczycy weszli dzień później na orbitę i pokazywali, udostępnili taki film właśnie z wejścia orbitera Tianwen. Tianwen 1, nie wiem, powinno się to czytać tak, czy Tianwen 1, te azjatyckie misje, dobrze też, że mają właśnie swoje takie europejskie jakby nazwy. Widać doskonale powierzchnię czerwonej planety. To jest właśnie misja Tianwen 1 i w przypadku tej misji również na Marsie pojawi się łazik. On wyląduje w maju. Do tego... Oj, momencik. Bo tutaj mi się włączyła inna przeglądarka. Okej. On wyląduje w maju, ponieważ Chińczycy będą najpierw obserwować rejon Utopia Planitia i tam dopiero po dokładnym sfotografowaniu powierzchni wybiorą miejsce, w którym łazik wyląduje. Na pewno będę o tym pisał na fanpage'u Astrolife, więc jeśli ktoś jeszcze nie lubi z Was fanpage'a, jeśli ktoś tu jest po raz pierwszy, w ogóle zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, no i odwiedzenia fanpage'a. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem, pod tym live'em. Tutaj właśnie Martyna napisała mi, bo ja mam wyciszony ten live, że była mowa o pandemii, która wstrzymała pracę nie wstrzymała, ale utrudniła pracę nad Perseverance. Warto wspomnieć, że oprócz tutaj mamy ciągle pokazywane to 7 minut terroru. Oprócz naszych nazwisk, które znalazły się na chipach, które zostały dołączone do Perseverance, również inżynierowie wysłali taką specjalną tabliczkę, by złożyć hołd służbie medycznej, która właśnie w tych trudnych czasach, no tej choroby, o której doskonale wiecie, wolę tego nie używać, bo YouTube automatycznie ucina zasięgi, jeśli coś takiego się pojawia. Jeśli to złe słowo pada w filmach bądź transmisjach, więc dobrze wiecie, o co chodzi, ale na szczęście inżynierowie poradzili sobie z tym. Pracę udało się kontynuować i misja wystartowała zgodnie z planem, nie do końca, bo to było 30 lipca, ona miała startować bodajże 12, 17. To było przekładane, ale tam były jakieś problemy z rakietą Atlas V, która wynosiła misję w przestrzeń kosmiczną. Dobrze, moi drodzy, teraz tak. Może porozmawiajmy sobie o tym lądowaniu. Co to w ogóle będzie? Tutaj nam pokazują na transmisji NASA. Troszkę ja to przegadałem na inny temat, ale mam również swoje przygotowane prezentacje, więc na spokojnie. Moi drodzy, 7 minut terroru, czyli ten najważniejszy, najkrótszy i w sumie najważniejszy etap dotarcia łazika Perseverance do czerwonej planety. Tak jak wspominałem, rozpocznie się, jeszcze chwileczka, ja sobie tutaj wyłączę ten wskaźnik, on jest na razie niepotrzebny. Około, słuchajcie, właśnie, wszystko to, co tutaj będzie napisane, jeśli chodzi o wysokości, prędkości i godziny, traktujcie w przybliżeniu, bo tak jak wspomniałem, różne zewnętrzne aspekty mogą doprowadzić do tego, że jednak to delikatnie się przesunie w czasie, ale to będą nieznaczne różnice, aczkolwiek coś takiego może się wydarzyć. I te godziny, które tu widzicie, są dopasowane do tego, do informacji, jakie będziemy otrzymywać tutaj na Ziemi. Jak
wspominałem, jest 11-minutowe opóźnienie. Około godziny 21.38 podejrzewa się separację modułu podróżnego, czyli ten crew stage. Dopiero 10 minut później rozpocznie się 7 minut grozy, terroru, przerażenia, jak to woli naukowcy nazwali to w ten sposób, bo jest to naprawdę trudny etap i wszyscy tam tak naprawdę obgryzają paznokcie, czy to się uda. To jest moment, w którym łazik jeszcze osłonięty tymi osłonami wpada w atmosferę Marsa i z prędkością 20 tysięcy kilometrów na godzinę. Tutaj teraz zaczyna się wyhamowywanie kapsuły. Oczywiście ona jeszcze przez jakiś czas pozostaje zamknięta. Chwilę później kapsuła termiczna, ta osłona ablacyjna, osłona termiczna osiągnie najwyższą temperaturę rzędu 1400 stopni Celsjusza. Zaraz sobie to zobaczymy na animacji. Temperatura od tego momentu zacznie spadać, około 21.50 rozpocznie się otwarcie spadochronu, to będzie za sekundkę, aha, bo jeszcze zanim dojdzie do otwarcia spadochronu, nastąpi korekcja pozycji. Tam za pomocą silników korekcyjnych, takich niewielkich, musi być ustawiony odpowiedni kąt. Łazik nie może spaść zbyt ostro w atmosferę, nie może również zbyt płytko w nią wejść, żeby się od niej nie odbić, moi drodzy, albo żeby się nie rozbić. Właśnie to wszystko musi być odpowiedni, musi się wydarzyć pod odpowiednim kątem. I tutaj dokładnej godziny otworzenia spadochronu jednak nie znamy, bo to, co różni tę misję od misji Curiosity, to tutaj przy pomocy systemu Range Trigger dopiero łazik sam zadecyduje, w którym momencie dojdzie do wypuszczenia spadochronu, bowiem na podstawie analizy danych swojego położenia będzie wiedział, jak daleko znajduje się od miejsca, w którym będzie lądował i czy jest, jaka jest jego pozycja, prędkość, i będzie wiedział, czy to jest odpowiedni moment na rozłożenie tego przeszło 21-metrowego spadochronu hipersonicznego. Tutaj ciągle prędkość będzie powyżej prędkości dźwięku. A zobaczcie, jak szybko z ogromnej prędkości zostanie wyhamowana kapsuła. Krótko mówiąc, gdyby tam byli ludzie, byłoby to około 10 ziemskich g przeciążenia, więc byłoby to bardzo, bardzo trudne warunki do przetrwania. Na szczęście łazik jest z dużo lepszego materiału zbudowany, więc tutaj nic mu absolutnie nie grozi. System Range Trigger, tak jak wspominałem, pozwoli dokładnie wyczuć moment, w którym zostanie otworzony, wypuszczony spadochron, następnie odrzucona będzie osłona termiczna i tutaj rozpocznie się. To też będzie około 20-30 sekund po otworzeniu spadochronu i kolejny system wejdzie Terrain Relative Navigation, który jest również innowacyjny, jego również nie było w przypadku misji Curiosity i on pozwala, zarówno ten wcześniejszy system, jak i ten, o którym teraz mówię, one pozwalają zmniejszyć elipsę lądowania do minimum. Zobaczcie, takie były zasięgi tych elips różnych marsjańskich łazików i lądowników. Nawet w przypadku Curiosity to lądowanie będzie, w porównaniu do Curiosity, to lądowanie będzie dużo, dużo dokładniejsze. Łazik sam sobie wybierze dokładnie miejsce, w którym będzie lądował, a uczyni to wykonując fotografię terenu. Posiada na swoim pokładzie wgrane zdjęcia, które wykonywał Mars Reconnaissance Orbiter. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. O tej sondzie, bo zresztą kto z Was widział najnowszy film na kanale Astrolife, no to wie, że to był film o zdjęciach wykonywanych Ziemi z kosmosu i tam wspominałem o Mars Reconnaissance Orbiter, że on na swoim pokładzie posiada ogromny teleskop, 20-calowy teleskop Cassegrain'a, więc no, prawdziwa armata. Więc tam w tamtym filmie opowiadałem o tym, jak zrobił zdjęcie Ziemi, a dziś opowiem Wam o tym, jakie robi zdjęcia Marsa. Bardzo dokładne. I potem mamy... to jest właśnie ten moment jeszcze, który troszkę wyprzedziłem. 21.53, działanie tego systemu. I łazik, kiedy już dokładnie będzie wiedział, w którym miejscu chce wylądować, nastąpi separacja tylnej osłony. Więc...
separacja tylnej osłony i potem już włączą się silniki rakietowe hamujące łazik. Tutaj zadziała taki jetpack, no, trudno to nazwać, jakiś dźwig rakietowy. No i o godzinie 21:55 spodziewamy się przyziemienia. Tutaj jeszcze widzę, że dostałem informację, że Amerykanie mówią o Perseverance jako she, czyli ona. Ja natomiast korzystałem raczej z określenia do łazik, czyli on. A to już wszystkie etapy lądowania. Jeszcze nie opowiedziałem o tym ostatnim, czyli ten jetpack, kiedy w momencie, kiedy wyczuje, że łazik już dotknął kołami powierzchni, odczepi z liny i odleci na bezpieczną odległość. W przypadku Curiosity było to coś około 900 metrów. Na chwilkę wrócę do tego, co piszecie. Czy będę na żywo pokazywać prawdziwy obraz? Jasne, tutaj cały czas w tle działa nam transmisja. Na razie nie chcieliście jej oglądać. Zresztą tam trwają jeszcze wywiady. Dobrze, słuchajcie, też czasami tutaj będę musiał się czymś zająć na chwilkę, bo też ogarniam od sprawy techniczne, żeby tutaj wszystko wam się dobrze wyświetlało. A teraz zobaczmy, jak te 7 minut terroru będzie wyglądało, jak wygląda na animacji, którą NASA dostarczyła niedawno. Na pewno każdy z was już raz to widział. Chyba przy Marsjanie. No tak, na Marsie też są przyziemienia, jeśli rozumiemy Ziemię w kontekście gruntu. Więc spokojnie, troszkę inne znaczenie, ale wiadomo, o co chodzi. Tak samo jak przyfasolić komuś nie oznacza od razu obrzucenia go fasolą. Dobrze, tu jest to wszystko, o czym przed chwilą opowiadałem. Oddzielenie Crew Stage, czyli modułu podróżnego. NASA właśnie czeka, moi drodzy, na włączenie transmitera. Wysłano 22 minuty temu, więc teraz na potwierdzenie włączenia transmitera, więc teraz będziemy czekać na informację, a zobaczcie, że Perseverance będzie wpadał bądź wpadała, zależy w jakim kontekście rozumiemy, w atmosferę Marsa niemalże jak meteor i być może będzie mógł to zobaczyć Mars rekonesans orbiter. Wypuszczenie spadochronu, opadanie spadochronu zwolni tylko do pewnej prędkości. Niestety atmosfera Marsa nie pozwoliłaby na wyhamowanie spadochronami wyłącznie lądownika, wobec tego trzeba zatestować najpierw spadochronu, potem silników rakietowych. Trwało 7 minut. Ta animacja troszkę pokazuje to szybciej, ale właśnie to są te krytyczne momenty misji Mars 2020, jeśli chodzi o lądowanie. Bo tak naprawdę, moi drodzy, wszystko rozpocznie się dopiero od tego momentu. Ja już mam motylki w brzuchu na myśl o tym, jak niesamowite zdjęcia będą docierały z powierzchni Marsa, ile ciekawych informacji. To wszystko będę wam publikował na fanpage'u. Co ciekawe, To, co widzieliście przed chwilą, czyli lądowanie, to EDL, czyli Entry, Descent and Landing, będzie nagrywane. Łazik posiada na swoim pokładzie kamery, mnóstwo kamer, oblepione jest wręcz kamerami i niektóre z nich znajdują się właśnie również na osłonach. I będzie można na przykład nagrać
rozłożenie spadochronu tylną kamerą, a kamery zainstalowane na łaziku będą mogły zarejestrować to, jak opada. Dodatkowo łazik posiada także dwa mikrofony i jeden z nich będzie rejestrował wszystkie dźwięki, jakie będą wydobywały się w momencie lądowania, więc to, co powinniśmy dostać z Marsa, nie dziś, bo słuchajcie, najważniejsza sprawa, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale chyba nie. Na żywo NASA pokaże jedynie telemetrię. Będziemy mogli zobaczyć, czy wszystko dzieje się w porządku, czy wszystko jest ok. Natomiast jeśli chodzi o wizualne rzeczy, filmy, nagrania czy dźwięk, to dostaniemy później. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Jedyną rzeczą, której możemy się spodziewać dziś, tuż po wylądowaniu, jest pierwsze zdjęcie, które poinformuje nas, że łazik jest. Zobaczymy jego okolice. Pewnie będzie to zdjęcie jeszcze zabrudzone z nieodsłoniętymi osłonami przeciwpyłowymi. Tak, nie wiem, czy pamiętacie pierwsze zdjęcie z lądownika Insight. No to tam ono było takie właśnie zakurzone, ale potem zdjęto te osłony, opuszczono i to, co się ukazało, piękny marsjański krajobraz, no naprawdę wspaniała sprawa. Na chwilkę wrócę teraz do waszych komentarzy, bo za wami, moi drodzy, też się stęskniłem. Sekundka. Dobrze, mamy już wszystko. Dawno nie było. No. Chwileczkę. Dzisiaj dużo problemów technicznych. No cóż, tak to jest na żywo. Tak to dzieje się na żywo. Na szczęście z każdego udaje się wybrnąć. Sekunda, bo dostaję jednak informację, że coś się dzieje, tak? Dajcie mi znać, czy wszystko słychać. Czekam na informację zwrotną. Tak, zawsze musi być coś. Dajcie znać, bo ja widzę na poziomach mikrofonu, że wszystko jest dobrze. Cicho, okej, już jest okej. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, skąd się biorą. Być może no jest po prostu... Ciebie tak, ale filmik nie. Okej. Na razie jest wyciszony, a słuchajcie, widzę, że na transmisji NASA w tej chwili omawiany jest łazik, jego instrumenty. Koła. Koła wyglądają nieco inaczej. System jezdny jest bardzo podobny do tego, jaki miał Curiosity. Aha, 7 minut grozy, to nie było słychać, co mówię. A, no to przepraszam, moi drodzy. Dobra, słuchajcie, to co jest najważniejsze, jeśli chodzi o koła, bo widzę, że tutaj pan odpowiadał właśnie i ja rozpocząłem temat, tylko chciałem się upewnić, czy wszystko gra. Jeśli chodzi o koła, no to są one nieco inne niż w Curiosity, bo jeśli chodzi o łazik Curiosity, to tam z kołami w pewnym momencie zaczynały się problemy. Okazało się, że nie były one w stanie sprostać marsjańskim warunkom. Właśnie tak prezentują się koła Curiosity, chociaż to, co teraz widzicie, to jeszcze nie jest... O, zobaczcie, są już podziurawione właśnie przez to, że na Marsie można najechać na wszelkiego rodzaju głazy, kamienie. No i właśnie w przypadku Mars 2020 te koła są grubsze, są nieco bardziej wytrzymałe i mają się sprawdzić o wiele lepiej. Ale nawet prowadzone były testy kół, które miałyby być z takiego materiału, który się odkształca, zapamiętuje swój kształt, więc po najechaniu on by się wygiął, a następnie jeśli łazik objechałby przeszkodę, przejechałby przez przeszkodę, następnie koła powróciłyby do swojego oryginalnego kształtu.
Więc jeśli chodzi o system jezdny, no to jest on podobny, aczkolwiek nieco usprawniony. Wszystkie koła mogą się obracać, koła tylne i przednie mogą się obracać w każdą stronę, więc łazik może wirować wokół, jeśli tylko by chciał, bo oczywiście nie ma najmniejszej potrzeby, aby w takie eksperymenty się bawić. Chociaż był taki filmik z łazikiem U2 na Księżycu, U2 2, który właśnie tak sobie jeździł. Chińczycy to udostępnili. Mamy już 21:08. Mhm. Dobrze, czekajcie. Wrócę do waszych komentarzy. Muszę troszkę cofnąć, bo sporo mnie ominęło. Słuchać. Aha, no dobrze, tutaj czytam, jak potwornie zniszczone te koła. Zgadza się. 2400 osób jest w tej chwili na transmisji. Nawet, powiem wam, nie śledzę tego. Poza tym są dwie transmisje równoległe też na Facebooku. Jeśli ktoś ogląda na Facebooku, to pozdrawiam i zachęcam do udostępnienia. I przypominam, że jesteśmy na YouTube, chociaż tam też wpisałem to. Widzę, że Mateusz tutaj ostro liczy liczbę osób. Jaka yerba, a dziś jest jakaś paragwajska aktywa? Nie pamiętam jej nazwy dokładnie. Pozdrawiam, Michał Komorek. 2500 oglądających, a tylko 850 łapek. Dobrze, cieszę się, że tego pilnujecie. Moi drodzy, mam nieoficjalną informację, że od tego, ile łapek wbijecie pod tym live'em, zależy powodzenie tej misji. Więc dawajcie, dawajcie. O której Start Ingenuity pyta Franek M. Właśnie, moi drodzy, zaraz sobie porozmawiamy o instrumentach, które znajdują się na pokładzie tego łazika. Jednym z nich jest, znaczy no, to ciężko powiedzieć, aby Ingenuity, czyli ten helikopter, był instrumentem, aczkolwiek no, to jest taki testowy dron wysłany na Marsa. On w sumie nie zwróci żadnych informacji, naukowych z Marsa, ale po prostu da zwrot informacji inżynieryjnych, czy ma to sens w ogóle, czy da się latać na Marsie. No jeśli tak, no to być może przyszłe misje już będą bardziej skoncentrowane w tym celu, bo wtedy większą powierzchnię jesteśmy w stanie czerwonej planety zbadać, jeśli na przykład pojawiłby się taki dron jak Ingenuity i mógł przeskakiwać z różnych miejsc. Oczywiście to też musiałoby być wcześniej zaplanowane. Nikt nie latałby tym helikopterem w czasie rzeczywistym. Zresztą on tutaj też ma zaprogramowane autonomiczne polecenia, które jednak można mu z Ziemi zmieniać. Natomiast w tej chwili na transmisji trwa dyskusja na temat głównych celów misji Perseverance i no tak jak być może wiecie, być może nie, w przeciwieństwie do łazika Curiosity, Perseverance nie będzie badał próbek marsjańskiego gruntu na swoim pokładzie. On nie posiada laboratorium, tak jak Curiosity, takiego prostego laboratorium. Jednak naukowcy doszli do wniosku, zresztą to nie jest nic odkrywczego, że tak dobrze jak na Ziemi, jak w ziemskich warunkach i w ziemskich laboratoriach, próbki nie będą przebadane na Marsie, więc trzeba je tutaj jakoś dostarczyć. Więc najważniejszym, głównym celem misji Perseverance będzie właśnie zgromadzenie, zamknięcie tych próbek i sprowadzenie ich na Ziemię kolejną misją. Ja wam zaraz pokażę, jak to zresztą ma przebiegać. Sekundeczka. Znajdę to wideo.
to jest jedna z tych podstawowych rzeczy, która właśnie wyróżnia łazik Perseverance od łazika Curiosity. On będzie pobierał i pakował próbki z marsjańskiego gruntu, które zostawi następnie na powierzchni, i kolejne misje w ramach Mars Sample Return, chyba tak ta nazwa brzmiała, będą te próbki dostarczały na Ziemię. Także no, innowacyjny pomysł. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Wiercanie się w marsjańską glebę, pobieranie części gruntu. Następnie umieszczenie specjalnych bo zobaczę, czy wszystko tutaj gra, bo coś mi się czat przyciął. A, dobra, ruszył. Animacje są zbyt głośno, dobrze. Właśnie, teraz też. Nie, to nie jest live z Marsa. Natalia, bardzo ci dziękuję. I właśnie takie operacje, jak widzieliście przed chwilą, czyli pozostawienie tych próbek gruntu marsjańskiego, pozwolą na to, aby na Ziemi były one badane, były one czyste, nieskazitelne, bo jednak, tak jak wspominałem, łazik Curiosity nie miał możliwości przeprowadzenia tak dokładnych badań, jakie możliwe są w ziemskich warunkach, w ziemskich obserwatoriach, tylko laboratoriach. A z kolei to, co mamy na Ziemi z Marsa, czyli meteoryty, są już w pewien sposób zanieczyszczone. Przeleciały przez atmosferę, upadły na Ziemię. Natomiast to, co właśnie teraz jest przygotowywane, czyli próbki przez Perseverance, dotrą nieskazitelnie czyste, niezaczyszczone żadnymi ziemskimi bakteriami. No i właśnie będą one pobierane z obiecujących miejsc, w którym mogą istnieć ślady prehistorycznego życia. I jeśli dotrą na Ziemię, będą dokładnie przebadane, no to wtedy będziemy na pewno bliżej odpowiedzi, czy takie życie istniało na Marsie, bo wszystko... wszystkie misje marsjańskie, no nie wiem, być może zauważyliście, rozbijają się o jeden temat. Czy na Marsie kiedyś istniało życie? I jakikolwiek instrument nie jest tam wysyłany, to on ma częściowo odpowiedzieć na to pytanie. I Perseverance jest w sumie kumulacją tego wszystkiego, co udało się do tej pory odkryć, i dokładnie zaprogramowany, tak skoncentrowany na tym, czego teraz konkretnie trzeba na powierzchni Marsa poszukiwać. Jak długo leciał? Pyta Franek. Tutaj mieliśmy start 30 lipca 2020 roku. No minęło 7 miesięcy. Mamy 18 lutego 2021. 7 miesięcy, przeleciał blisko 470 milionów kilometrów. No i już jest... Dobrze, sekundka, bo patrzę, co się dzieje na transmisji. Bo widzę, że tutaj przez chwilkę były jakieś oklaski. Była mowa o wiertle, tak jak wspominałem, które jest innowacyjne. Również Perseverance posiada innowacyjny system, który się nazywa, moi drodzy, MOXIE. I może troszkę opowiemy sobie właśnie o tym systemie, bo to jest też instrument, który odróżnia ten łazik od Curiosity. Moi drodzy, to są instrumenty, które w ogóle Perseverance zabrał ze sobą na Marsa. Mamy MOXIE, mamy MIDA, Pixel, Sherlock, Supercam, Mastcam Z i RIMEFAX. Na szczęście mają one akronimy, ponieważ ich nazwy, zresztą jak zaraz zobaczycie, no są naprawdę karkołomne. MOXIE ma produkować tlen
z marsjańskiego dwutlenku węgla, bo atmosfera na Marsie to głównie dwutlenek węgla z domieszką gazów takich jak argon, azot. No i co się okazało? Naukowcy chcą sprawdzić. To jest taki innowacyjny system, w którym... Tutaj sobie troszkę przyciszę transmisję teraz, bo mnie troszkę ona rozkojarzy, a widzę, że tam prowadzone są jakieś też rozmowy. Mechanizm jest bardzo prosty. Z atomu, z dwutlenku węgla związania trzeba pozyskać tlen przy pomocy elektrolizy, to ten instrument ma zasysać marsjańskie powietrze, w cudzysłowie powietrze, bo nie powinniśmy w sumie używać takiego stwierdzenia. Powietrze to mieszanka gazów, którą my oddychamy na Ziemi. Natomiast będzie pobierał, zasysał marsjańskie, w cudzysłowie, powietrze, podgrzewał do 800 stopni Celsjusza i wtedy przy pomocy elektrolizy uda się odseparować atomy tlenu. Tlen będzie produkowany na Marsie z marsjańskiego dwutlenku węgla. To jest oczywiście coś, co mogłoby się przydać w przypadku misji załogowych na Marsa. Oddychamy tlenem, to pierwsza sprawa, natomiast druga, również tlen jest wykorzystywany jako utleniacz, jako no nie jako paliwo, tylko jako utleniacz paliwa rakietowego, więc gdyby trzeba było z Marsa powrócić, no to już część paliwa mamy, a dodatkowo pozostaje nam wtedy z takiego rozszczepionego dwutlenku węgla pozostaje nam węgiel, C, i dodając do niego wodór, mamy przy okazji ciekły metan, który również jest paliwem rakietowym. Więc tutaj z tego można jak najbardziej dużo uzyskać, no jeśli ten eksperyment powiedzie się, bo MOXIE jest na razie malutką skrzyneczką i nie jest w stanie tego tlenu produkować dużo, ale jeśli okaże się, że naprawdę ma to sens, no to wtedy na Marsa będą wysyłane dedykowane misje, które będą miały tylko i wyłącznie produkować tlen, żeby sprawdzić, czy na większą skalę również to zadziała. Więc to tyle, jeśli chodzi o instrument MOXIE. Bardzo interesujący jest również MastCam Z. To są kamery, dwie kamery, które znajdują się na maście łazika. One będą miały zmiennoogniskowe obiektywy, więc będą miały możliwość powiększania obrazu. To jest to, co odróżnia te kamery od tych, które były w łaziku Curiosity. Będą niezwykle dokładne, no i są takimi jakby oczami łazika. Zobaczcie, one tak się prezentowały jeszcze przed zamontowaniem. Tam było porównanie do scyzoryka. Tu macie porównanie do monety. No a tak właśnie wyglądają zamontowane na łaziku Perseverance. Dobrze, słuchajcie, 21:20, ja muszę pilnować godziny. Ale spokojnie, widzę, że na transmisji jeszcze jest... jeszcze nic ciekawego się nie dzieje, a na chwilkę zerknijmy na NASA ICE. Zobaczcie, moi drodzy, Mars 2020 jest już bardzo blisko Marsa. To, co pokazuje NASA ICE, jest w czasie jakby rzeczywistym, czyli tutaj, w tym programie, lądownik wyląduje dokładnie, przepraszam, łazik wyląduje o godzinie 21:46, 21:44, czyli tak jak my... tak jak rzeczywiście będzie miało to miejsce, natomiast my się dowiemy o tym 11 minut później. Jest już naprawdę blisko, poza tym możecie zobaczyć, mamy tutaj też Mars Express, mamy miejsce, w którym wylądował Opportunity, no i Trace Gas Orbiter, czyli ten orbiter Europejskiej Agencji Kosmicznej, który w 2016 roku dotarł do Marsa. Niestety tam lądownik Schiaparelli, który miał równocześnie z tą misją wylądować na Marsie, no niestety rozbił się o powierzchnię z powodu pewnych błędów, które niestety źle zinterpretował. Teraz tutaj muszę Was przeprosić, bo na chwilkę odszedłem od komentarzy. Dajcie mi chwilkę na techniczne sprawy. Już zaraz do Was wracam. Yy,
Wow, 3000 osób napisało na Mission. Dzięki za informację. To jest rekord niewątpliwy na tym kanale, no ale nie ma się co dziwić. Dzisiejsze wydarzenie jest naprawdę, naprawdę bardzo ważnym wydarzeniem. Zresztą sporo osób się tym interesuje i nawet wielu moich znajomych pytało mnie o tą misję. Dowiedziało się gdzieś z telewizji. Na szczęście telewizja jednak czasami informuje o tym, co dzieje się w świecie astronomii, bo dzieje się bardzo dużo i naprawdę bardzo ciężko być ze wszystkim na bieżąco, a w mediach ogólnych tak mało się o tym mówi, także bardzo dobrze, że również główne wydania wiadomości czy faktów, już tam nieważne jaką telewizję oglądacie, jeśli oglądacie, no to również od czasu do czasu wskazują na takie wydarzenia. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że chyba częściej mówiło się o ciekawych zjawiskach w TV. Pamiętam materiały o komecie Hale-Bopa w telewizji, pamiętam jak głośno było o Pathfinder, o misji pierwszego łazika, który pojawił się na Marsie, Sojourner. Julia, aż dałam panu subskrypcję. Dzięki wielkie, bardzo się cieszę. Tutaj patrzę, a na kanale NASA jest obecnie ponad 1 000 000 osób, napisał Nolik. To jest tak, że tam w ogóle już 500 000 osób czekało przed tą transmisją, zanim ona się zaczęła. To było pewne, że ta liczba będzie 1 000 000. Wie, że transmisja wróciła. Nie wiem dlaczego OBS. No dziś jest po prostu dzień samych awarii technicznych. Ale pomimo tego jedziemy, ciśniemy. Jest lag, widzę, że wracają wasze komentarze. Jest, już działa, uff. No dobrze, moi drodzy, są rzeczy, których ja po prostu nie przeskoczę. Ja nie wiem, czy to jest jakieś przeładowanie łącza. Ale dzisiaj dzieje się naprawdę wszystko, co mogłoby się wydarzyć. Ale no, to nic. Najważniejsze, że jesteśmy. Najważniejsze, że mogę dalej tutaj dla was nadawać. Czekam na wasz powrót. Teraz tak. Dobrze, widzę już komentarze. Widzę, że troszkę osób przez to odpadło. No trudno. Być może powrócą. 144p. Tak. Kabel czy Wi-Fi? Nie, jestem na kablu. Spokojnie. To jest światłowód. Po prostu program OBS. Nie wiem, nie wytrzymał czy coś. Dostałem komunikat, że doszło do rozłączenia. Mam nadzieję, że transmisja nie jest teraz opóźniona za specjalnie bardzo. Słuchajcie, jest 21:26. Jeszcze troszkę czasu mamy. Przeniesiemy się na transmisję NASA, a jak zwykle ten śmieszny problem, który już wiem jak... Aha, w tej chwili mamy... OK. Będę musiał ją troszkę przesunąć, bo tutaj może doszło u mnie do w ogóle do zerwania połączenia z internetem. Teraz już wszystko jest dobrze. Dobrze, wracam do was. Już jest 2800 osób, 2900 prawie. Okej. Moi drodzy, no cóż, skoro już jesteście wszyscy z powrotem i wygląda na to, że ja też już jestem, no to jeszcze raz przepraszam was za to, co się dzisiaj dzieje. Są to rzeczy niezależne ode mnie. Jeśli program działa i nagle się rozłącza, ja niestety nic z tym nie mogłem zrobić. On zazwyczaj działa. Dziś coś się dziwnego dzieje, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Bardzo tylko mogę wam podziękować za wyrozumiałość i bardzo fajnie, że dalej tu jesteście. Z tego co widzę, u mnie odtwarza się dobrze, więc jeżeli ktoś ma 144p jakość, niech spróbuje ją po prostu odświeżyć. Z tego co wiem, tutaj widzimy, ta ładna pani jednak nie przekazuje żadnych istotnych informacji. Nic na razie nie wiemy. Podgłoszę sobie sam transmisję. Słuchajcie,
są jakieś problemy z łącznością z łazikiem, ale wiedzcie, że one absolutnie niczego nie oznaczają. Łazik nie potrzebuje kontaktu z Ziemią do wylądowania. On może sam osiąść na powierzchni i my nie musimy wcale o tym wiedzieć. Problemy z łącznością mogą się pojawić z wielu różnych powodów. Przede wszystkim on wysyła również sygnał do Mars Reconnaissance Orbiter i to Mars Reconnaissance Orbiter jest tym głównym jakby przekaźnikiem, sondą orbitującą wokół Marsa, która ten sygnał do nas wysyła. Sygnały są odbierane przez sieć anten Deep Space Network, z tym, że akurat antena w Madrycie działa najbardziej intensywnie, z tego co widzę teraz. Pokażę wam, jak to wygląda. O właśnie. Tak pracują w tej chwili anteny Deep Space Network. I widzimy, że antena w Madrycie intensywnie pobiera dane z Mars Reconnaissance Orbiter, z Maven i Mars 2020, czyli bezpośrednio z Perseverance. Również z Mars Odyssey, czyli ten najdłużej działający chyba w tej chwili orbiter wokół Marsa. Czekamy na informacje. Na razie brak konkretniejszych informacji, żadnych aktualizacji. 3200 osób. Świetnie. Cieszę się. Moi drodzy, kto jest po raz pierwszy na kanale, to zachęcam do zasubskrybowania i zobaczenia, co tutaj się w ogóle wyprawia. Astrolife co prawda istnieje długo, bo niedawno były czwarte urodziny, ale patrząc na to, ile ja mogłem swojego czasu poświęcić, a starałem się jak najwięcej na ten kanał, no to on tak naprawdę istnieje może około roku, bo tyle mogłem, bo ja pracuję na... mam normalną pracę, Astrolife na razie wykonuję dodatkowo, chociaż na kanale mogliście zobaczyć ostatnio film o najciekawszych zdjęciach Ziemi z kosmosu. Ja gorąco was zachęcam do jego obejrzenia, bo zobaczycie tam najpiękniejsze obrazy Ziemi wykonane przez różne sondy kosmiczne. Ja tam zapowiedziałem, że będzie kolejna część tego odcinka. Być może właśnie już będę mógł dodać zdjęcie z Perseverance wykonane naszej planecie, bo tam również w tym filmie znalazły się zdjęcia Marsa, zdjęcia Ziemi z Marsa wykonywane przez łaziki, przez Spirit i Curiosity. Ale do czego zmierzam? Był to pierwszy odcinek misji, pierwszy odcinek serii Misje Kosmiczne, którą mam nadzieję będę mógł dalej rozwijać w pełnej wersji Astrolife. A czym jest pełna wersja Astrolife, dowiecie się, odwiedzając mój profil na Patronite. Link do niego znajdziecie w opisie pod tym live'em i jak tam już pewnie zauważycie, brakuje naprawdę niewiele do tego, by taką pełną wersję, by Astrolife w pełnej wersji odpalić. A to oznacza, że będę mógł wtedy całkowicie poświęcić się projektowi i będzie się działo tutaj niesamowicie dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Takich jak na przykład nowe serie, nowe odcinki, właśnie też ta seria Misje Kosmiczne. No, pomysłów mam całe mnóstwo, ale naprawdę ciężko z czasem, aby kiedykolwiek móc je zrealizować. Niestety w obecnym czasie, czekajcie, muszę patrzeć, czy coś dzieje się, bo jest godzina, zbliżamy się do godziny krytycznej. Więc muszę śledzić dokładnie, co tutaj są na szczęście dziewczyny, które informują mnie, o czym jest w tej chwili mowa. Właśnie, to był doskonały pomysł, bo ja bardzo lubię dużo mówić. Zresztą, moi drodzy, dajcie mi znać po tej transmisji, nawet w komentarzu, co było tak, co było na plus, co było na minus, czy może za dużo gadam, czy wolicie słuchać transmisji, bo to jest pierwszy taki live na tym kanale, taki, bo na żywo obserwujemy niebo. Zresztą Marsa też obserwowaliśmy, on może za chwilkę wam pokażę. Jeśli będzie ku temu sposobność. No i wybiłem się z tego, co... No tak, no ale najważniejsza jest teraz transmisja. Także mówiłem o pełnej wersji Astrolife, także mam nadzieję, że już niedługo wystartuje.
Tak, emocje sięgają zenitu. Widzę, że moderatorzy również mają dużo pracy. Co jeszcze? Za chwilę będzie włączony transmitter. Jest jednak kolejny odbiornik, dzięki któremu będziemy wiedzieć, czy wszystko działa tak, jak należy. I mówią również oficjalnie, że bardzo dużo rzeczy tutaj może pójść nie tak i ogólnie jest dość duży stres. A może po prostu budują napięcie, wiecie, Amerykanie. 7 minut grozy, przerażenia. Ta animacja z tego też, no też taka jest hollywoodzka. Ale no myślę, że równie widowiskowe będzie nagranie z lądowania. Kiedy będzie można spodziewać się filmu z lądowania? No myślę, że będziemy musieli poczekać troszkę, bo to ma być wszystko przesłane w dość dużej rozdzielczości. Czy z orbitera będzie widać, jak opuszcza Persiego? Zaraz wam pokażę, moi drodzy, jak to w ogóle będzie widział Mars Reconnaissance Orbiter. Przenosimy się na Marsa. Jesteśmy w NASA Ice. Patrzcie, jak blisko jest już Persi. Powinien być w takiej odległości od Marsa w tym momencie. No mam nadzieję, że jest, że nic się nie stało. No i tu mamy Mars Reconnaissance Orbiter, który wylatuje mu na spotkanie. Być może w tym momencie właśnie rozpoczyna się 7 minut przerażenia. Tak widzi Mars Reconnaissance Orbiter Mars 2020. To znaczy tutaj wymieniają dwie nazwy. Mars Reconnaissance Orbiter tak widzi właśnie to, co dzieje się w tej chwili według symulacji z programu NASA Eyes on the Solar System. Mars MRO już go widzi. Już go widzi i może nawet gdyby chciał, to gdyby mógł, to mógłby zrobić zdjęcie z daleka wpadającego jakby meteoru w marsjańską atmosferę. Zobaczcie, oba instrumenty już się widzą. Trzy minuty do oddzielenia. Moi drodzy, czekamy. Za trzy minuty crew stage separation, czyli ten pierwszy etap. Jeszcze nie 7 minut terroru. Przełączmy na chwilkę na transmisję. I sprawdźmy, co piszecie. Piotr Prochowicz. W aplikacji tej desktopowej system nie będzie widać tych etapów. Najlepiej przez stronę wejść. Spokojnie, tak, wiem, ale nie będę tutaj pokazywał etapów na żywo. Oglądamy to, co się dzieje na transmisji. Mam nadzieję, że telemetria, jaką udostępnią, będzie na tyle czytelna, że będziemy mogli doskonale sprawdzić to, co dzieje się z Perseverance. O, właśnie. Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, widzę, że sami moi krajanie, że tak powiem, mieszkam niedaleko Opoczna. I Tomaszowa również. Dziękuję, Michał Komorek, witam cię serdecznie. Moi drodzy, w przyszłym tygodniu zapowiada się kilka pogodnych wieczorów. Tak jak wspomniałem, spotykamy się z patronami na live'ie, na naszej grupie, która nazywa się teraz Wspieram Astrolife, ale ona zmieni nazwę na Patroni Astrolife i tam będzie działo się naprawdę dużo fajnych rzeczy. Przy okazji patronom zapowiadam, że odbędą się dwa konkursy. Będziemy oglądać Księżyc, więc książka Ścigając Księżyc o misjach Apollo. To będzie pierwsza rzecz, którą będzie można wygrać. Oczywiście trzeba będzie popisać się refleksem, sprytem i wiedzą. To znaczy ta, którą wam pokazałem, to była moja. Tu jest taka nowa, zafoliowana, jeszcze nie otwierana. I coś dla najmłodszych, czyli George i poszukiwacze kosmicznego skarbu. Wiem, że wielu patronów również zaszczepia tę piękną pasję swoim pociechom, więc
Na pewno taka książka się przyda, ale to widzimy się jeszcze dokładnie, dam wam znać, czy w niedzielę, czy w poniedziałek. We wtorek też będzie pogoda, księżyc zbliża się do pełni, więc będziemy prowadzić obserwacje głównie księżyca. Mamy 21:38. I coś się dzieje. Crew stage, mamy separację. Moi drodzy, czyli fantastycznie, pokazują nam to wszystko tak, jak się odbywa. Czyli mamy jeszcze 10 minut do wejścia w atmosferę, około. Moi drodzy, widzę, że prawie 3900 osób, świetnie. Mam nadzieję, że jeśli jest tutaj ktoś po raz pierwszy, to pozostawi swoją subskrypcję i będzie patrzył, co ciekawego dzieje się na kanale Astrolife. Mamy 9 minut do wejścia w atmosferę. Także moi drodzy, teraz czekamy. Czekamy. Dużo osób pisało. To wszystko jest podawane w czasie ziemskim. A co dzieje się według NASA Eyes on the Solar System, czyli dokładnie w tym momencie na Marsie? Oglądamy z Mars Reconnaissance Orbiter. Mars już wchodzi. Mars 2020, czyli mamy już wejście w atmosferę. To oczywiście w czasie marsjańskim, że tak powiem. Tak, my czekamy na te dane, które będą przesyłane do Ziemi. Mars Reconnaissance Orbiter być może teraz wykonuje zdjęcia. Znajduje się w takiej odległości od sondy Mars 2020, od łazika Perseverance. Coś wam pokażę, bo też w ogóle części rzeczy wam nie pokazałem, które były przygotowane. Rozpocząłem pokazywanie modułów tych instrumentów naukowych. Być może skończę to, chociaż już teraz jesteśmy w bardzo ważnym etapie tej misji i nie powinienem raczej niczym innym się zajmować, ale jeszcze pokażę wam tak krótko, jak wyglądało fotografowanie. No tak, tam już wszystko się dzieje, a my czekamy na informacje, na mam nadzieję, pozytywne informacje. Dobrze, moi drodzy, Mars Reconnaissance Orbiter w roku 2012, kiedy lądował łazik Curiosity, wykonywał zdjęcia, ale wtedy znajdował się tuż nad miejscem lądowania. Zobaczcie, tak wyglądało zdjęcie lądującego Curiosity. Mamy normalnie widoczny spadochron z kapsułą zawieszoną. Więc wspaniale, wspaniale, Mars Reconnaissance Orbiter jest w stanie rejestrować to, co się dzieje i mam nadzieję, że z tego lądowania również zobaczymy oszałamiające zdjęcia, tak jak te. Tutaj nawet kolega Adam Nowak, którego możecie znać z grupy Astrowiedza, pokusił się o pobranie tych zdjęć RAW i wydobycie kolorów, wydobycie szczegółów, także no, fantastycznie. To jest, moi drodzy, prawdziwa fotografia lądującego łazika Curiosity. A tutaj zobaczcie, to jest ślad, który pozostał po tym dźwigu rakietowym. Zerkam na transmisję też. Po tym dźwigu rakietowym, który odrywa się, który odczepia się od łazika i rozbija około 900 metrów dalej. Tak to wyglądało w przypadku misji Curiosity. Po lądowaniu macie zaznaczone miejsce, w którym miejscu, gdzie znajdował się łazik, gdzie wylądowała osłona termiczna, gdzie ten skycrane, czyli właśnie ten jetpack w cudzysłowie rakietowy, no i gdzie znalazła się także tylna osłona wraz z spadochronem. Dobrze, wróćmy do transmisji.
mamy 6 minut do wejścia w atmosferę. Wiadomo, że wszystko jest ok. Kąt wejścia w atmosferę 15 stopni. Dobrze, zobaczę. Ja jestem autentycznie zestresowany tym, czy to się naprawdę uda. Moi drodzy, przełomowa misja, naprawdę najbardziej zaawansowana technologicznie, jaka kiedykolwiek leci w kierunku czerwonej planety. To, co ona może przynieść, no nie wyobrażam sobie, że coś mogłoby pójść nie tak. Ja już jestem nastawiony na te piękne zdjęcia, na te piękne filmy, materiały, również na te odkrycia naukowe. Wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie dostaniemy informację, że tego wszystkiego nie będzie. Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Wrócę na chwilkę do was, do waszych komentarzy. Stres większy niż na maturze. Prawdopodobnie już wylądował, tak? Mamy... No nie. A być może, zobaczmy jak to wygląda. Tak, na animacji NASA Eyes on the Solar System zniknął mi Mars 2020, zatem prawdopodobnie wylądował. A teraz czekamy na... Zobaczcie, to właśnie widzi w tej chwili Mars Reconnaissance Orbiter. Miejsce lądowania będzie gdzieś tam po lewej stronie. Już nie widać tego wskaźnika misji Mars 2020, więc jeśli wiemy na pewno, że Mars 2020, wiemy, że łazik Perseverance jest już na powierzchni Marsa, tylko w jakim stanie, no to czekamy na informację. I obserwujemy telemetrię. Jeszcze zanim... Aha, bo słuchajcie, moi drodzy, mamy 3 minuty do wejścia w atmosferę. Jeszcze 3 minuty czasu na to, aby coś powiedzieć. Widzę, że jest bardzo dużo nowych osób. Zachęcam do zasubskrybowania. I tutaj na kanale prowadzone są też obserwacje nieba na żywo. Są filmy o astronomii, tłumaczące wiele różnych zagadnień, nie tylko dotyczących obserwacji nieba, ale również astronautyki, podboju kosmosu, czy astronomii ogólnej. Zresztą najbardziej w tym kierunku prowadzę ten kanał. Ale też obserwujemy niebo na żywo i warto jeszcze przypomnieć nasze obserwacje Marsa z... Czekajcie... Z października, kiedy znajdował się bardzo blisko Ziemi. Zaraz to załaduję. Widzę, że na transmisji na razie mamy minutę do wejścia. Jeśli to znajdę, a znalazłem już. O właśnie, to jest teleskop, którym obserwujemy niebo na żywo. A tak, we wrześniu i w październiku prezentował się Mars przez nasz teleskop. Na naszych transmisjach na żywo tutaj doskonale widać szczegóły powierzchni. To był jeden z lepszych, no nie wieczorów, bo macie godzinę 4:50 nad ranem. Wtedy obserwowaliśmy we wrześniu, to był bodajże 11 września albo 13. Tak wyglądał Mars, kiedy znajdował się blisko Ziemi, a to również doskonale widoczny detal. To było nagranie, bo wtedy było bardzo kiepsko z pogodą i pamiętam, że zamiast obserwować na żywo, spotkaliśmy się po prostu na live, na którym zaprezentowałem wam nagrania z dzień wcześniej wykonane przez nasz teleskop. No a to moje zdjęcia Marsa z 2020 roku, z których najbardziej jestem jakby zadowolony. Niestety zbyt wielu nie mogłem wykonać. Pogoda się popsuła, potem też mój stan zdrowia troszkę na to nie pozwolił. Dobrze, mamy zaraz wejście w atmosferę. I czekamy na informacje.
doskonale nam to pokazują, rewelacyjnie. Na coś takiego właśnie liczyłem. Mamy zaznaczone J0, bo w przypadku Insight ta transmisja wyglądała troszkę inaczej. Bardziej słuchaliśmy tego, co mówią inżynierowie. Bardziej informowali nas o tym, co odczytują. Mamy wejście w atmosferę. I mamy też pokazany cel. Wszystkie etapy misji. Mamy go w atmosferze. Na pewno. Jest, tak, jest delikatne opóźnienie. Myślę, że ono jest związane z tym, że mieliśmy problemy z połączeniem. Przez chwilę wywaliło stream i przez to pojawiły się delikatne opóźnienia. Jest to problem niestety w programie, który nadaje, więc odświeżenie transmisji przeze mnie niczego jakby nie zmieni. Muszę sobie tutaj na tym drugim komputerze podgłosić i powiększyć obraz przede wszystkim. Mars Reconnaissance Orbiter odbiera telemetrię i przesyła. Dajcie mi teraz chwilkę na kilka technicznych rzeczy. Zaraz do was wracam. Muszę przeładować kilka. Mamy podane prędkości, przyspieszenie, z jaką prędkością zwalnia. Prędkość w tej chwili kilometr na sekundę. Siedem minut przerażenia, terroru trwa. Czekamy teraz na... Zobaczmy, który tu jest. Aj, akurat wyłączyli. Okej, są dane. 13 kilometrów. Prędkość 2 mach. Dobre wieści. Jest spadochron. Jest, moi drodzy, pomyślnie otworzony spadochron. Zobaczcie. I symulacja z Mars Reconnaissance Orbiter jest dokładnie tam, gdzie pokazywałem wam w programie NASA Eyes on the Solar System. No to teraz czekamy na odtworzenie osłony termicznej, osłony ablacyjnej. Sorki, wybaczcie.
145 metrów na sekundę. 10 km nad powierzchnią uwaga. Mamy separację osłony termicznej. Separacja osłony termicznej to jest moment, w którym zaczyna pracować radar, który skanuje powierzchnię i wybiera odpowiednie miejsce do lądowania autonomicznie. Wszystko na razie dzieje się zgodnie z planem. Nawigacja działa. Mamy właśnie pokazaną symulację, jak to pracuje. Mamy już... Czy ta transmisja im się zacina? Nie mam pojęcia. Już widzę odseparowaną część dźwigu rakietowego. Czekamy na touchdown confirmed. Osiemdziesiąt trzy metry na sekundę. Uwaga. Dwadzieścia metrów nad powierzchnią. Moi drodzy, to jest ten moment. No. Jest! Wszystko się udało, moi drodzy. Mamy kolejny łazik na Marsie. Perseverance dotknął powierzchni Marsa kołami bezpiecznie. Udało się. Chcę teraz zobaczyć Waszą radość w komentarzach, na czacie. Obraz z Marsa dawajcie, napisał Andrzej. Tak, ja też. Poczekamy jeszcze na to zdjęcie. Poczekamy, porozmawiamy. Myślę, że to zdjęcie kilka minut i powinniśmy już mieć. Niesamowicie. Dreszcze wszędzie. Fantastyczna sprawa. Moi drodzy, rozpoczyna się kolejna fantastyczna misja na Marsie, z którą będę Wam relacjonował. Mam nadzieję właśnie w nowej serii Misje Kosmiczne. Tu będzie niesamowicie dużo zdjęć, materiałów filmowych, odkryć. Ma na swoim pokładzie, tak jak wspomniałem, mnóstwo kamer, spektrometry, spektrometr ultrafioletowy, spektrometr rentgenowski. Tu naprawdę będzie się działo bardzo dużo ciekawych rzeczy. No i oczywiście misja ta będzie, jej odkrycia będą miały spore znaczenie w przygotowywaniu kolejnych misji już, miejmy nadzieję, załogowych na Marsa. Akurat co do tego, no jestem sceptykiem, kiedy podaje się te daty, tam 2032, czy mi się wydaje, że to jeszcze tak szybko nie nastąpi, oby za naszego życia. Rewelacja, wielki krok ludzkości, z pewnością jest to bardzo ważny krok, chociaż już na Marsie lądowaliśmy podobnym łazikiem, ale ten jest jakby najbardziej zaawansowanym technologicznie. I teraz łapki w górę dla łazika Perseverance. No niesamowita sprawa. Dobrze, zobaczmy, czy pojawi się pierwsze zdjęcie. Tak, mamy Perseverance żywego na powierzchni Marsa. Jest pierwsze zdjęcie! Na razie bardzo skromne.
Wszystko poszło, moi drodzy, zgodnie z planem, jaki naukowcy mamy pierwszą fotografię. No ona została wykonana, wiecie, 11 minut temu. A, jeszcze dokładna pozycja będzie wskazana. Ja sobie odświeżę stronę NASA ze zdjęciami. Tu na razie nic nie ma. Na razie mamy tylko to, co jest pokazane na transmisji. Pierwsze zdjęcie, ono na razie, no tak, słuchajcie, zdjęcie w dużej rozdzielczości będzie przesłane pewnie jutro. O, teraz zostało powiększone, mam nadzieję, że... no niesamowite, niesamowite. Nawet nie zakurzył się za bardzo. Musimy poczekać na zdjęcie w wysokiej rozdzielczości z odsłoniętymi osłonami przeciwpyłowymi. Ależ tam musi teraz zapanował, dopiero tam teraz zapanował spokój, wszyscy odetchnęli z ulgą, zresztą ja też. Niesamowite. Mamy to, moi drodzy. Już dawno wylądował. Tak, wiem, no 11 minut wcześniej. Myślałem, że troszkę dłużej będziemy czekać na to zdjęcie. W sensie, no kilku minut. A tu przyszło niemal błyskawicznie. No ale to było jedno z pierwszych poleceń, które Łazik miał wykonać na powierzchni Marsa, żeby pokazać zdjęcie, że wszystko jest ok, że jest bezpieczny. No i teraz, słuchajcie, to nie wygląda też tak, że on już od jutra zacznie swoją pracę. Tam będą wszelkiego rodzaju przygotowania, sprawdzanie systemów. Zanim on przejedzie pierwsze 5 metrów, też upłynie kilka tygodni. No ale na pewno doczekamy się zdjęć przeróżnych szybciej, zwłaszcza tych z lądowania. Czekamy na to, na te materiały filmowe, które będą połączone również z dźwiękiem. I jest drugie zdjęcie. Ja nie wiem, w ogóle miałem wam... Na czas lądowania miałem tę transmisję podgłosić, a ostatecznie tego nie zrobiłem. Dobra. Następnym razem. Drugie zdjęcie. No wspaniała sprawa. One pojawią się zaraz na fanpage'u. Pięknie, pięknie. Łazik jest na Marsie, żyje i ma się dobrze. Naprawdę, naprawdę. No wspaniale zakończył się ten dzisiejszy dzień i tak naprawdę misja Mars 2020 dopiero się rozpoczyna. Dziękuję wam, moi drodzy, że pomimo tak ogromnej ilości transmisji, również polskich, zechcieliście być właśnie tu ze mną, zechcieliście wspólnie ze mną przeżywać ten moment. Myślę, że transmisja NASA powoli będzie dobiegać końca. Oni tutaj jeszcze będą się cieszyć z tego, co się wydarzyło. Fantastycznie. Dobrze, moi drodzy, widzę, że tutaj część z was też już dziękuję. Magda napisała, że cała przyjemność po waszej stronie. Dzięki. Moi drodzy, no dobrze. To, co najciekawsze, to, co najważniejsze już za nami. Teraz przeskakujcie wszyscy na fanpage Astrolife, bo tam będą pojawiały się, jeśli pojawią się jakiekolwiek zdjęcia czy filmy, no to od razu postaram się je wam udostępniać. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że jeśli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, niech zasubskrybuje kanał, bo już za kilka dni zobaczymy się na żywo. Będziemy obserwować Księżyc. W lutym nie sądzę, abym był w stanie zrobić jeszcze jakiś film poza filmem Niebo w marcu, bo tak jak wspomniałem,
z czasem bywa różnie. U mnie. Czekajcie chwilkę, bo jeszcze... Jak dobrze wiecie, pracuję dzisiaj, aby przeprowadzić ten live. No musiałem wziąć urlop. Jestem ciekaw, kto z was jeszcze dzisiaj musiał wziąć urlop, aby na tej transmisji się zjawić. Napiszcie. I teraz tak, skoro już powolutku zbliżamy się do końca tej transmisji, jeszcze raz chciałbym was naprawdę bardzo przeprosić za rzeczy, które się nie wydarzyły niezależnie ode mnie, zerwanie połączenia, czy w ogóle problem ze startem tej transmisji. Ona na szczęście wyruszyła pod innym linkiem. Udało się was tutaj wszystkich zgromadzić, więc tutaj jakby fajnie, że udało się to zrobić. Jeszcze raz przepraszam was za wszystkie niedogodności. Dziękuję za zrozumienie. No i zachęcam do zasubskrybowania kanału. To było pierwsze pożegnanie. Jeśli ktoś tu jest po raz pierwszy, to wie, że ja się zawsze żegnam kilka razy. Finał udany, więc problemy nieważne. Właśnie. Najważniejsze, że u mnie były problemy, a tam na Marsie wszystko się udało. Ktoś na L4. Dzięki, dzięki. Moi drodzy, to była pierwsza tego typu transmisja, więc naprawdę, jeśli macie jakieś uwagi, bardzo chętnie o nich poczytam. Możecie dodawać komentarze, czy za dużo mówiłem, czy chcecie słuchać tych transmisji, które są bezpośrednio ze źródła, czy mnie. Ja wszystko do siebie przyjmę, przeanalizuję, bo astronautycznych transmisji dotyczących astronomii kosmicznej, czyli misji kosmicznych, czy też startu właśnie rakiet SpaceX, no będzie więcej, bo po prostu tego będzie się działo więcej. W tym roku jeszcze czeka nas start kosmicznego teleskopu Jamesa Webba 31 października i nic na razie nie przełożono, więc na pewno wtedy też się spotkamy na transmisjach. No i niedługo start Starshipa SN10. Moi drodzy, bardzo dziękuję za tak liczną obecność na dzisiejszej transmisji i widzimy się niebawem w kolejnych rzeczach. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, dziękuję i pozdrawiam patronów projektu. No i do zobaczenia. Kończymy to spotkanie bardzo, bardzo pozytywnie. Wszystko się udało. Trzymajcie się. Cześć.